Tytuł kursu: elementy oferty reklamowej. Moduł: zachowania nabywców jako główny wyznacznik działań firmy. Temat: potrzeby nabywców i ich znaczenie w kształtowaniu oferty marketingowej oraz działań promocyjnych. Kasiu, czy dobrze rozumiem postępowanie konsumenta? Jest to ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania. Tak, dobrze rozumiesz postępowanie konsumentów. Pamiętaj też, że obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb. Mimo że segmentacja rynku pozwala zidentyfikować zróżnicowane preferencje nabywców, to na potrzeby strategii marketingowych konieczne jest dokonanie analizy zachowania konsumentów na rynku. Dobrze, czyli dzięki temu możliwe jest określenie motywów, rozpoznanie potrzeb, określenie stopnia świadomości oferowanej marki i jej atrybutów oraz określenie sposobu przebiegu rozpoznawania oferty, sposobu poszukiwania informacji przez nabywców. Tak, pamiętaj również o określeniu preferencji zakupów, częstości zakupów oraz rozpoznaniu cen po zakupie. A jak będzie wyglądała nasza firma i podejście do klientów? Kluczem do naszego sukcesu jest odpowiednie podejście do konsumentów i skupienie się na ich potrzebach. Konsumenci mają różne potrzeby. Jeśli o nich odpowiednio zadbamy, uważam, że nam się uda. Swoją drogą ciągle zastanawiam się nad tym, czy uda nam się zbudować bazę swoich lojalnych klientów. Oczywiście, jeśli tylko będziemy spełniać ich oczekiwania. Jeśli uda nam się to zrobić, a jestem przekonany o tym, że tak będzie, wtedy nie odejdą do konkurencji i zostaną naszymi lojalnymi klientami. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.